chwilkę na zakończenie. Tak, pytanko. Bo mówiłaś przy wciąganiu energii, przy zasysaniu, przy tym zaciskaniu perineu, czy tam kegla, to proponuję, żeby wprowadzić to do serca. Ja zawsze to wprowadziłam do głowy i bardzo często, kiedy to duża porcja energii uderzała mi do głowy, po prostu mdlałam natychmiastowo. Ale tak wycinało mnie w kosmos i to było okej, fajne, interpreta kontroli fajne. I właśnie Anna powiedziała mi, że to się nazywa Parvati Spark i że to jest, jak nie wiem, iskry Parvati i tak dalej, że to jest w sumie dobre, fajne, przyjemne. Natomiast ja po tym, jak w ciągu niewielu godzin zemdlałam ponad, nie wiem, 20 razy, tak stwierdziłam, może niekoniecznie. Więc to się pojawia ten dylemat, no, że nie kontrolować, no bo kontrola to wiadomo, to umysł, to z lęku, więc kontrolować nie chcę, chcę puszczać, chcę, żeby płynęło, natomiast jeśli tak pojawia się dużo i często, czy masz jakąś poradę, co z tym robić, czy po prostu w ogóle nie dopuszczać, by ta energia dużo do głowy płynęła, tylko że do serca, ale jak mi się nie dopłynie serca, to po prostu nie wiem, wybuchnę. Tak, ogólnie to cieszy mnie, że Anna Truda jest popularny w Polsce i on był z jednym z naszych najbardziej popularnych, najbardziej lubianych nauczycieli na Rasayana Tantra Akademii, gdzie ja studiowałem. I Tantra Kriya Yoga, czego on głównie uczy, bardzo nas zainspirowała i większość z moich kolegów, z którymi studiowałem, też w ich naukach też jakby przekazują tą ścieżkę Tantra Kriya Yogi. No i tak jak ja uczę ludzi, to też właśnie zauważyłem, że czasami ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do tej za dużo energii i w głowie, to mają tendencję do mdlenia albo do mdłości. Zauważyłem, że jeśli się tego nie zmusza, ale powoli do tego wchodzi, to mogą się przyzwyczaić i jakby do tego nawyknąć i ja zawsze proponuję, żeby po prostu może nie oddychali aż tak szybko i też może nie trzymali wdechu aż tak długo, wtedy nie będzie to powodowało jakiejkolwiek mdłości. Jakby tu jest jak ze wszystkim w tantrze, jak z naszymi odpowiedziami na traumy, a także tutaj lepiej zareagować przed niż po, także tutaj nie? Lepiej przed niż za późno, nie? Tak więc nauczyć się być szczęśliwym w tym doświadczeniu przed tym, zanim zaczniesz czuć jakiekolwiek, nawet najmniejsze mdłości i niewygody. I jeśli nauczysz się w ten sposób, to jakby odbudowujesz zaufanie w twoim ciele i umyśle, że to jest w harmonii, że to nie jest, że bo umysł i ciało, jeśli one są jakby w walce, to ciało może zemdleć. Mimo tego, że umysł chce, ale umysł jak zmusza, to ciało też może pokazać fuck you. Tak, ja nie odbieram tego, to odbieram jako coś bardzo, po prostu płynę, zabiera mnie, w sensie bez, no nie wiem, tak przytrzyma i płynę z tym, ale mówię, żeby okej, żeby jednak w takim razie troszeczkę kontrolować, żeby nie lecieć. Tak, po prostu znaleźć złoty, jak we wszystkim, znaleźć złoty środek, nie? Może i tak. Okej, dobra. Mamy jeszcze te 10 minut? 4 minuty. Dobra, tak więc chciałem zakończyć ten mój wykład. Nagrywa? Tak. Okej. chciałem zakończyć ten mój wykład opowiedzeniem Wam o wyzwaniu i zaproszeniem Was do wyzwania 21 dni albo 49 dni. Chodzi o to, żeby się kompletnie uniezależnić od chęci do wytrysku albo chęci do orgazmu łechtaczkowego. Jak w każdym uzależnieniu, jak w każdym naszym nawyku, by się kompletnie od tego uwolnić, potrzebujemy tak zwanego detoksu. Na przykład jeśli palimy, na kursie uwolnienia palenia nauczyłem się, że żeby fizycznie się uniezależnić od palenia, potrzebuję 5 dni nie palić i wtedy fizycznie już jestem wolny. Psychicznie od niepalenia czasami może być całe życie. Czasami możemy mieć przez całe życie jakby chęć i psychiczny pociąg do zapalenia. Na szczęście w moim życiu się to skończyło. Po którymś razie rzucaniu palenia w pewnym momencie udało mi się także też psychicznie. Nie czuję żadnego pociągu do palenia, wręcz czuję, no nie. Wiem, że już nigdy nie będę palił, tak więc w pewnym momencie uniezależniłem się psychicznie. Ja rozumiem, że czasami, że w pewnym momencie mojego życia, jakby ktoś mi próbował wcisnąć tą naukę, żebym zrezygnować z najlepszych sekund w moim życiu z wytrysku, to bym puknął się w głowę i powiedział: hej, co ty mi tu farmazony gadasz? Ja to całkowicie rozumiem. Mogę się do tego odnieść, bo byłem w tej sytuacji. I to jest tak, dopóki nie uwolnimy się kompletnie fizycznie i psychicznie, mentalnie i duchowo od pociągu seksualnego, to od pożądania seksualnego, od jakby bycia niewolnikiem tego pożądania wręcz, to cały czas jesteśmy zależni od bycia właśnie tym niewolnikiem. Tak więc 21 dni nas uwalnia fizycznie. To jest 21 dni wyzwanie. 49 dni nas uwalnia psychicznie, mentalnie i duchowo. Po 49 dniach wyzwania, jeśli nam się uda, ludzie, którzy są zapytani, czy chcieliby wytrysnąć czasami, po co? Nie ma w tym żadnego sensu. Nie ma tak jak dla mnie w pewnym momencie intencjonalnie nigdy nie wytryskam. Tak samo inne osoby, jeśli się zapytasz osoby, która naprawdę jest tantrykiem, praktykuje to głęboko, to nie ma w tym żadnego interesu, żadnego sensu. Te 21 dni wyzwania to jest praktykowanie z dedykacją, z intencją seksualnej energii. Każdego dnia przynajmniej pół godziny, ale nie wytryskanie. Za każdym razem, jak zdarzy Ci się wytrysnąć, bo może pełnia na Ciebie wpłynęła, albo może w tym momencie poczuliśmy się bardziej zmęczeni i jakby nie udało nam się tego zakontrolować. A może partnerka w tym dniu, w tej energii była zbyt bardziej podniecająca dla nas i znowu nam się nie udało. Za każdym razem, jeśli stracimy energię, zaczynamy wyzwanie od nowa. Dotąd, aż nam się uda od tego uwolnić. Uda nam się całkowicie wytrzymać przez 21 dni, by się uwolnić od fizycznego uzależnienia, a 40 dni, 9 dni, by się uwolnić od psychicznego, duchowego, mentalnego. Ok? Tak więc za momencik, to 21 dni sobie pozwalamy na ten orgazm? Nie, to jest to samo. Nie, to jest to samo wyzwanie, tylko że jakby skutki, jeśli chcesz uwolnić się całkowicie, mentalnie, duchowo, to musisz, ale jeśli uda ci się 21, to już przynajmniej wiesz, że fizycznie jesteś od tego wolny. Że teraz tylko w umyśle toczy się może wciąż pożądanie. Tak więc tak, czasami niektórzy mogą się zapytać, ok, kiedyś byłem chory, przez miesiąc czasu leżałem w łóżku i nie chciało mi się za bardzo wchodzić w seksualną energię, to ja zrobiłem to już 21 czy nawet 49 dni. Nie, to jest praktyka z seksualną energią, przynajmniej dziennie przez pół godziny. Jeśli nie jesteś z partnerem, to robisz to w trakcie swoich self-love rituals, rytuałów samomiłości. Obserwujesz się jakby niewytrysność, wzmacniasz się i po prostu finalizujesz to. Ja jakby jeśli na przykład ktoś mi mówi o tantrze i o tak jakby dla mnie takim testem jest zapytanie się kogoś, a jak się czujesz?